dyna, dyna, przyjdzie ino, przyjdzie cino, przyjdzie ino, wyjrzy ino na niebie, na niebie. Hejże ino, dyna, dyna, przyjdzie ino, przyjdzie cino, przyjdzie ino, wyjrzy ino na niebie, na niebie. Hej, witajcie w kuchni kwasiora. Chciałbym was dziś zaprosić na fantastyczny przepis, który jest kolejnym dowodem na to, że proste rzeczy, proste rozwiązania są w życiu najlepsze. Historia tego przepisu pochodzi stąd, że jeszcze jako młodzieniaszek jeździłem na święta do babci. Do babci Teresy, którą bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Hej babciu. No i u tejże babci pomagałem przy świątecznych pracach. Czy to mieliłem mak, czy to właśnie pomagałem przygotować karpia zapiekanego w śmietanie z pieczarkami i serem. Sera nie mam, zaraz go sobie przyniosę. No i chciałbym was dziś uraczyć tymże oto właśnie przepisem, ponieważ jest świetny, prosty w przygotowaniu, szybki. Możemy go też przygotować, wszystkie kompozyty, troszeczkę wcześniej i po prostu tuż przed wigilijną kolacją, czy też jakąkolwiek inną świąteczną okazją, po prostu wrzucić to do pieca, upiec, wyjąć i zaserwować gościom na stół. Zaczynajmy więc. Będziemy potrzebowali pieczarki, takie grzyby sprawdzą się do tego przepisu najlepiej. To jest oryginalna wersja, możecie oczywiście ją modyfikować wedle swoich upodobań. Dalej, śmietana 30, tutaj jest karp, mogą być dzwonka, ale do tego przepisu lepiej sprawdzą się płaty karpia, po prostu będziemy je kroić w mniejsze porcje. Dalej, czarny pieprz, sól, no i to wszystko. Zaczynajmy więc od pokrojenia pieczarek. Później karpia będziemy solić, pieprzyć, ale zaczniemy od pieczarek. Pokroimy je w grube plasterki i przesmażymy na przykład na oleju rzepakowym. Podczas smażenia grzybów nie dodajemy tutaj nic, żadnej soli, pieprzu. Jeśli dalibyśmy sól, grzyby automatycznie puściłyby wodę i całość zrobiłaby się taka ciapciowata, a tego chcemy uniknąć, więc wysoka temperatura i smażymy grzyby na rumiano. Dookoła unosi się niesamowity zapach oraz kłęby dymu, ale właśnie o to tutaj chodzi, ponieważ jest to proces kontrolowanego przypalania. Podobnież postępujemy w przypadku kapusty zasmażanej. Chodzi nam tutaj o ten smak lekko przypalonych grzybków. Jest on szalenie pożądany w tym daniu i nadaje kolejną nutę smakową do całości, do delikatnej ryby i delikatnego sosu śmietanowego. Jak to uzyskać? Już mówiłem, jeno tłuszcz, grzyby, żadnych przypraw, wysoka temperatura i rzadko to mieszamy. Odłożę teraz całość na bok, no i zabieramy się za rybę. Kroję karpia na niewielkiej ilości kawałki, takie mniej więcej, aby była to jedna porcja na talerzu. I tak zgrabnie pokrojoną rybkę doprawiam teraz jeno solą i czarnym pieprzem. Stawiam teraz na około kwadrans, aby się zamarynowała, po czym wracamy do akcji. Kwadrans za nami, rybka zamarynowała się. Czas teraz przygotować jest sos śmietanowy. Do dużej miski dodaję śmietanę, sól, pieprz oraz ser, zostawiając sobie mniej więcej garść sera do posypania całości u góry. Dobrym pomysłem zdaje się też być wlanie tutaj około szklanki białego, wytrawnego czy też półwytrawnego wina. Jeśli chodzi o alkohol, nie bójcie się, podczas pieczenia cały wyparuje. No i teraz układamy wszystko do jednej brytwanny głębokiej. Robimy to warstwami. Pieczarki, ryba, sos. Jeśli mamy więcej ryby, znowu ryba, pieczarki, sos. Wam da kojneczka, powybija oczy!
tak przygotowaną, pięknie wyglądającą całość wynoszę teraz albo do lodówki, czy też w inne ciemne i chłodne miejsce, aby czekała na swoją kolej. I tuż przed podaniem, to znaczy godzinę przed podaniem, wrzucamy to do pieca i serwujemy na stół. Albo, tak jak ja zrobiłem to teraz, pieczemy od razu. Temperatura między 190 a 200 stopni i tak jak mówiłem, czas to godzina. No i z tego wszystkiego rozpadało się, ale to nic, karp jest już gotowy. Czas posypać go z góry pietruszką i spójrzcie, jak wygląda on po wyjęciu na talerz. Muszę się streszczać, bo pada coraz mocniej i jest ryzyko zamoknięcia sprzętu. I tym sposobem karp mojej babci jest już gotowy. Rybka jest delikatna, pełna smaku. Serek z góry z pieczarkami przypiekł się, tworząc smakowitą skorupkę. Nie mogę się skoncentrować, do tego coraz bardziej pada. Kończę więc. Jeśli chcecie poczuć się jak ze mną przy świątecznym stole, przepis już znacie. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej! Ducha stroimy.